Rumunia dla Polaków już dawno przestała być specjalnie egzotycznym kierunkiem. Tak zwany city break w Bukareszcie należy już niemalże do codzienności. Natomiast Transylwania nie jest może jeszcze aż tak popularnym kierunkiem. O dziwo! Pomysł, żeby tutaj przyjechać, jest dość z jednej strony banalny, a z drugiej może nietypowy. A powodem, dla którego znaleźliśmy się w Braszowie, bardzo pięknym, fajnym, starym mieście, które ma niecałe 300 tysięcy mieszkańców i bardzo ciekawą historię, to Hotel Transylwania. Serio. Po prostu gdzieś z logistycznego i organizacyjnego punktu widzenia pojawiła się taka szansa, żebyśmy po drodze zajechali do Transylwanii, a że moje dzieci są fankami tej historii o Drakuli i innych potworach, jak usłyszały, że mogą znaleźć się w Transylwanii, to entuzjastycznie reagując dały jasno do zrozumienia, że będzie to na pewno jednym z naszych celów podróży i tak też się stało. I nie żałuję. Ta część Rumunii jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Znajduje się tutaj mnóstwo ciekawych miejsc. Otoczone to miasto jest górami. Możemy tutaj odbyć wiele fajnych wędrówek z przepięknymi widokami. Mamy wodospady, mamy jeziora, mamy lasy, mamy góry, mamy naprawdę tego mnóstwo. Może rumuńska kuchnia nie należy do moich ulubionych, jednak dwie potrawy, dwa elementy z pewnością na długo zapamiętam. Jest to polenta zwana mamałygą albo mamałyga zwana polentą, dodawana do przeróżnych dań z sosami i mięsami. I drugi element to papanashi, czyli rumuńskie pyszne pączuszki w sosiku z owocami i zbitą śmietaną. Mniam. Rumuńskie ceny zdecydowanie zrównały się z tymi europejskimi. Jeszcze kilka lat temu można było tutaj naprawdę dużo taniej zjeść i zrobić zakupy. W tej chwili ta różnica już nie jest tak duża. Jeżeli jest taniej, to tylko naprawdę troszeczkę i niewiele w porównaniu z cenami polskimi. W Rumunii tak naprawdę nie ma też żadnych problemów z komunikacją. Praktycznie wszyscy mówią i rozumieją po angielsku, prawie wszyscy, ale to z pewnością statystycznie nie odbiega od średniej europejskiej. Miasta i dzieci w drodze w Braszowie, w Transylwanii. Region polecam zdecydowanie bardziej niż Bukareszt czy Rumunię nad Morzem Czarnym na krótszy i na ten dłuższy wypadek.